Siema, z tej strony Mruwa, witam was w już bodajże czwartym odcinku z Guild Warsa. Tym razem chciałbym wam pokazać jumping puzzle, jak zwykle na moim Necro. Teraz znajdujemy się w stolicy jakby właśnie Guild Warsa, Lion's Arch. Jest to wielkie, ogromne, przebydlone miasto pod względem wielkości i ilości ludzi. Dobra. Teraz może też także nie wiecie, czym jest w ogóle jumping puzzle. Sam do końca nie wiem, jak to opisać. I sam nie mogę teraz tego znaleźć. Gdzieś to jest tutaj. Jest to jakby, no nie wiem, taka krótka zręcznościówka. Znaczy krótka, no zależy. To przeważnie zależy od trudności tego. Ale zazwyczaj jest dosyć krótka. Mamy tam przejść z punktu A do punktu B, zaznając różne przeszkody. Okej, dobra, już mniej więcej wiem, gdzie jestem. Chyba. Jeżeli tu będą snopki siana, po które będzie dało się wchodzić. No, dokładnie. Także wiecie, żeby przejść jumping puzzle, trzeba będzie bardzo dużo się naskakać. A chwila, nie, wróciłem, jestem tam, gdzie byłem. Well, fuck. A nie, dobra, już widzę, tutaj. Tak, za krzaczkiem. Ogólnie też trochę trudno znaleźć jumping puzzle, ogólnie to są takie właśnie trochę skambagowe zadania. Również zobaczycie, że o ile czasami tak naprawdę wymaga to tylko i wyłącznie zręczności, czasami wymaga to tylko i wyłącznie znajomości tak naprawdę, co trzeba zrobić, a jeszcze czasami trzeba po prostu powgłówkować. No dobra. Oj, 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 oj. Okej. No i tak, na tym jumping puzzle będzie nas prowadziła dusza pewnego pirata. O. Okej. Gdzie my tu jesteśmy? Okej, dobra. Już jesteśmy pod ziemią. No i tak jak widzicie, tutaj trzeba troszeczkę naskakać. Jak coś, to potem was może zabiorę na story questa, bo już mam wystarczający, mniej więcej wystarczający level na niego i myślę, że powinienem sobie dać radę. O, ta dusza pirata tam popierdziela. Taka niebieska. No i właśnie tu zaczyna się labirynt. No i każdy by sobie pomyślał, ja pierdolę, nie chce mi się. Ale ten labirynt jest dosyć naprawdę skambagowy, bo trzeba przechodzić przez ściany, które są oznaczone na niebiesko. Chwila, o tu. Na początku miałem takie jajebik, serio? Ale pomysł nawet spoko. Trochę mi się kojarzy ze starszymi grami, gdzie to właśnie często sekrety były ukryte dosłownie w ścianach. Okej. Tych oczywiście jumping puzzle'ów jest dosyć dużo. Ten jest jednym z najprostszych, ale nie wiem, jakoś go lubię przez to, że właśnie ten, może ten pirat, nie wiem. Wow, 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 chwila. Jak widzicie, nawet tutaj potrafi się zgubić. Nie, tu jest źle. Chociaż może tu na górę? Tak, tu na górę, dobra. Okej, tędy teraz, tędy. O, 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 źle. Teraz na to. Dobra, gites. Okej, to jest jedna z trudniejszych momentów. Naprawdę chyba najtrudniejszy w tej instancji, tylko w tym jumping puzzle'u. Musimy iść idealnie po środku. Jak nie, to nie nadzieją się na nas te właśnie kolce, które wyskakują ze ścian. Wow, wow, wow. Dobra. Oczywiście, żeby nie było za prosto, co jakiś czas są zasrane zakręty, z którym musimy się pozycjonować od nowa. Dobra. Okej. Nie idzie mi nawet najgorzej. O, dobra, a propos. Dobra, i tutaj najgorszy. Nie wiem dlaczego, ale tutaj mi zawsze najgorzej idzie. Tak dla bezpieczeństwa odpalę sobie OP formę. O, właśnie. Okej, o jest. Dobra, zrobię dwa przewroty, zaoszczędzając chociaż... Dobra, więc teraz. I teraz. No nie wiem czy... Aj, i tak dostałem. Sobie jeszcze stworka zabija mi trochę... Dzięki temu dasz życia. No dobra, jestem chociaż... Tak, udało się, okej. Dobra, tutaj tak samo będzie trzeba przeskoczyć kawałek. Już tu.
Aha, tak. Dobra. I tutaj nigdy nie skaczcie w to miejsce od razu. Nie da się tutaj praktycznie doskoczyć. Ja kiedyś spróbowałem i zjebałem się na dół i tutaj właśnie jakby wtedy się wraca do samego początku, mniej więcej wtedy co zaczęliśmy, także nigdy nie próbujcie tego przeskoczyć. Ja odkryłem to na własnej skórze. Niestety, o Jezu, trafiłem w przycisk. Dobra. Okej, tutaj jest też jeden z bardziej skambagowych momentów, bo jakby zabierane jest nam światło, ale ja jestem nekromantą, więc mogę sobie nakładać te swoje śmieszne skille na skałki, tylko może jedną jeszcze opcję zmienię. Nie chcę instantów, chcę z pokazaniem, gdzie mam rzucić. O! I proszę was bardzo, takim sposobem mogę sobie określać, gdzie ja stoję i ile muszę jeszcze jakby przejść, także jak coś, to nie tylko nekromat może tutaj tak takim. Oczywiście to światło co jakiś czas się zapala, tak naprawdę to powinna być chyba jakaś rodzaju pamięciówka. Okej. Dobra, idzie teraz. I mi się dwójka załaduje. Okej, tutaj, tak. No i jesteśmy. Dobra. I tak jak mówiłem, o ile do tej pory może za wyjątkiem tymi pochodniami dałoby się radę to rozkminić, to tutaj mamy trzy wyjścia, jakby zielone, niebieskie i czerwone. I je dwa nas zabiją, jednym przeżyjemy. Tym jednym, którym przeżyjemy, jest to. Będziemy spadać w pizdu, aż w końcu wypadniemy do wody, no właśnie. No, i jesteśmy. Okej. I tutaj gdzieś powinna być taka skrzyneczka, którą często przegapiam. O, tu jest właśnie. To jest duch tego pirata, który nas trollował. I w tej skrzyneczce znajdujemy itemy, które się skalują dla nas. Okej. No właśnie, to są jak coś gemy i je można wbijać we wszystko, no tak jak widzicie. To, co się podświetliło na niebiesko, mogę w to wbić. A dam sobie w staffa. Teraz na staff, oprócz, że ma właśnie ten zielonych statystyk, to ma jeszcze te dodatkowe niebieskie. Jeszcze tu coś widzę. A, też se walnę, a co tam? Na przykład w buty, bo nic tam nie mam. No, coś jeszcze mam jakiegoś ciekawego? Coś dostałem może? A, to jest róg, ale ja mam tutaj coś innego. Chociaż może zmienię jednak na róg, róg mi się bardziej podoba. No dobra. A propos rogu, dobra, zawsze też, że muszę się trochę rozejrzeć. Tutaj się wychodzi, tak. Dobra. Tutaj będzie też stał taki przyjemny zombiaczek. Jeszcze wam go pokażę, a potem może się przenoszę od razu do story. O, tu ten zombiaczek przydaje średni tam jakieś tam rzeczy za właśnie karmę, ale jak ktoś chce, to na 40 level, czemu nie? Dobra. To już w tym momencie się jakby... O Jezu, ja kamerę muszę... O, ładnie. Dobra, teraz jest tako tako. To ja w tym momencie się już przeniosę właśnie do mojego story, a właściwie przed niego, i tam dopiero zacznę nagrywanie. Także zaraz do zobaczenia i zakład, że powiem OK na start. Dobra, przez chwilę myślałem serio, żeby powiedzieć OK, także prawie mi się udało. Nie wiem, jeżeli zauważyliście, to po każdym cięciu, za każdym razem mówię OK. I po prostu szlak mnie od tego strafia, jak ja to montuję. Próbuję się tego oduczyć, za każdym razem próbuję zapamiętać. Będę skipował fabułę, bo nie ma w tym sensu, chcę wam mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Ale wracając do tego, co mówiłem. Rzeczywiście za każdym razem tak się mówię OK i zacząłem mnie to powoli denerwować i muszę to wypracować, żeby tego nie powtarzać jak debil. Wow, wow, wow. Mocne przeciwnicy to są. Jak widzicie, story jest na 31 level, także mogę mieć delikatne z tym problemy. Aczkolwiek nie takie rzeczy się robiło. Muszę zobaczyć, jak oni atakują mniej więcej i zaraz będzie lepiej. No, się bije z jakimiś dziwnymi typkami skalnymi. No właśnie, mam jakieś dosyć mocne ataki, które wolno lecą. O, a propos. No i git. Okej, okay, czym może w ogóle jest story? Story to jest jakby nasza historia, naszej postaci, którą właśnie troszeczkę zmieniamy za pomocą tych pierwszych wyborów, jaka ma być nasza postać.
ale tylko troszeczkę oczywiście i to nie ma żadnego jakiegoś tam wpływu na nasz, nie wiem, ending tej postaci, czy cokolwiek takiego. Czy może expienie na wysokich levelach, o to miałem na myśli. To i tak możemy sobie stworzyć bez problemu, zmieniać na bieżąco. Po prostu to, co tutaj jakby zmienimy, to będzie miało, o Jezus Maria, dużej wpływ na naszą fabułę tylko i wyłącznie. Ja już jedną fabułę ludzi przeszedłem, więc tak trochę ją znam, trochę mi się też nie chce tego czytać, szczerze mówiąc, dlatego ją pomijam i po prostu robię to, co mi każą, a przy jakichś wyborach zdaję się na swoją pamięć z przechodzenia tego tipem. Także taki trochę leniwy ja, ale na co poradzę. Dobra, klepiemy tutaj ich. Okej. Chwila, musiałem sobie rękę podrapać. Jakieś w ogóle, nie wiem, mam inwazję muszek owocówek, czy jakoś tak one się nazywają. Po prostu są jebane wszędzie. Ale to absolutnie wszędzie i to tylko i wyłącznie w moim pokoju. Nie wiem, o co w tym chodzi. I cały czas mam wrażenie, że chodzą po mojej ręce i mnie głaskają. No, no naprawdę. What the fuck? Porąbało je. Okej. Puh. Mój autoatak swoją drogą jest bardzo fajny, bo nie dość, że powoduje zajebisty wygląd mojego kija, bo jak widzicie teraz, ten kijek jest taki zwykły, no metalowy, z jakimś rdzeniem po środku. A jeżeli odpalę jedynkę, to on zamienia się w taką wyjebaną kosę, jakby z farby, która się rozpływa. Ale właśnie jeszcze na dodatek, jakby pocisk, którym wystrzeliwujemy, to jest tak jakby taka dusza, która się próbuje czegoś złapać. I ona przechodzi przez wszystko, nieważne ile jest wrogów, ona zawsze będzie lecieć przed siebie. Dobra. Już tak czuję, że nie czytając fabuły w końcu się wpierdolę w coś w rodzaju, że będę przez 20 sekund robił coś, czego nie potrzeba. Ale trudno, jak już tak to robię, to... Wow, co mi wolajmy. Dobra, piątka. I teraz obszarówki. O Jezu, przerwali mi kasta, ale dobra, nie zleczymy tu domu, to fajnie. Łup. Macie wszyscy top pierdl. O! Jęki tutaj niesamowite w tej grze są. Wow, co tu strzela do mnie? Dobra, tam wieżyczka jest. Muszę się schować za czymś, żeby zregenerować życie. W ogóle mogłem przyzwać coś innego. Wow. Fajne to jest też, że możecie na przykład, nie wiem, teraz takiego skilla, tak? I od razu go macie. Jakby bezpośrednio możecie poza kombatem zmieniać skille non-stop. Oj. Co ja zrobiłem? To powinno być na odwrót, a tu było co? Aha, nie pamiętam, nie, tutaj było coś innego. Tu było to. No dobra, to niech będzie. Okej. Rozwalę te turety strzelające we mnie tutaj. Nie mogę się niestety ustawić mniej więcej tak, żeby zniszczyć dwa naraz, ale widzę, że one są jakieś ułomne. Ale marki pewnie na nie działają. Dokładnie, nie chcą się aktywować, jak widzicie. Leży ten marki ma wysrany na przedmiot. Dziwna była animacja, po prostu zniknęły. Ja sobie, no nie wiem. Aha, nie mogę, no świetnie, nie mogę go atakować. Aha. Tu mam jakiś zakładniku, bo nie. Tak, mam ich uwolnić. Dobra, stanę po prostu przed nimi, właśnie będę ich tak klepał. Okej, zarobiście. Ale mam to jakoś otworzyć? A, mam to rozwalić, dobra. No to proszę bardzo. Jezus, kobieto, jaka tu jesteś wysoka. Tak swoją drogą, nie wiem, o co chodzi, ale w GW serio. Moja postać ma wzrostu tak mniej więcej połowę. I wszyscy są o niej wyżsi. Ale to wszyscy, nieważne. Dobra, może za wyjątkiem Azury, ale tak to się czuje jak jakiś jebany karzełek. Wow, gościu ma trochę inne skille.
z jakimś rodzajem czempiona, o fu, no takiego bossa, no. Jakby to nie po nim ten quest się skończy, no dobra, to też, skoro jest bossem, to trochę się na niego odpalę, żeby okazać, nie wiem, szacunek czy coś. Pziu. Dobra. Że muszki owocówki mnie atakują, ja pierdzielę, naprawdę przesrany z nim. Dobra. Gin, powiedziałem. No, umrzy. Dobra, w dupie z tym. O, jak widzicie, dostałem dostęp do wyjścia. Dobra, ale się z wami, wiecie co, już pożegnam, bo... jak stąd wyjdę, to jak zwykle przerwie mi nagranie, bo jeżeli GW coś wczytuje, to automatycznie gra stwierdza, że nie wiem, że musi się zresetować, przez co nagrywanie się zatrzymuje, no i trzeba je wznawiać, także nie jest nam to potrzebne w żaden sposób, także dzięki wielkie za oglądanie, no i cześć!